Polskie radio, radio Orzysz. Polskie Radio Orzysz Sławek Szymankiewicz, dzień dobry Państwu. Dzisiaj po raz drugi z nami jest doktor Jerzy Maregłapo, Etnograf. W, poprzednim, w poprzedniej audycji, a dzisiaj archeolog. Ponieważ będziemy mówili o niepowtarzalnej publikacji, która znajduje się w naszej Orzyskiej Bibliotece, już ją pokazuję: Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Orzyskiej. Żadna gmina naszego formatu nie ma takiej publikacji. To jest w ogóle cała seria. Krajowa, krajobraz kulturowy Ziemi Orzyskiej. Wyszło już y, trzy książki w tej serii, ale teraz powiemy o tej. O tej najważniejszej moim zdaniem, y, ponieważ archeologia w takim poczuciu społecznym jest nam stosunkowo obca. Przymierzamy drogi, lasy, łąki y, i nie myślimy co mamy pod nogami. Byłem zszokowany, gdy zacząłem czytać, właściwie przeczytałem tą książkę, ponieważ nie spodziewałem się, że nasza orzyska ziemia jest tak bogata archeologicznie. Co może nam Pan powiedzieć o tych badaniach i o tej książce? Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Orzyskiej. Dzień dobry, Panie Sławku. Dzień dobry Państwu. Jako autor y, mogę tylko zachęcić do przeczytania, natomiast y, miałbym takie zastrzeżenie, czy ona na pewno jest najważniejsza na przykład y, w, w całej serii wydawniczej. Dla archeologów na pewno. Dla tych, którzy fascynują się przeszłością, tą dawniejszą, to też na pewno. Natomiast y, nie umniejszałbym y, walorów z, z kolejnych tomów poświęconych. Y, Przede wszystkim cmentarzom pierwszowojennym, czy pomnikom pierwszowojennym, czy historii miasta zapamiętanej przez przedwojennych mieszkańców. Natomiast niewątpliwie jest to, można powiedzieć, taki wstęp do y, badań, czy popularyzacji przeszłości Orzysza i okolic. Bazuje na zarówno archiwaliach czy publikacjach jeszcze przedwojennych, jak również na stosunkowo świeżych badaniach w. w i w tym przypadku, w wielu miejscach, no, muszę, muszę się przyznać, że to ja prowadziłem badania, także to są opracowania badań, które były realizowane pod auspicjami Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Bez wątpienia, tak, inne publikacje też, też są ważne. Tylko, że moim skromnym zdaniem, Cmentarze, orzyskie, cmentarze naszej gminy, my po prostu widzimy, zdajemy sobie sprawę z ich istnienia. Historię Orzysza lepiej czy gorzej napisaną gdzieś tam znamy. Natomiast archeologia nie funkcjonuje w, naszej, w naszym pojęciu społecznym. A jest stanowisk archeologicznych bardzo dużo w naszej gminie. Gdzie one są? Są wszędzie, tak można powiedzieć. A właśnie. To, to jest, my archeolodzy dzielimy generalnie stanowiska na te, które posiadają własną formę terenową, czyli te, które można powiedzieć zwykły człowiek zauważy, bo to są kurhany, to są grodziska, to są wały podłużne. Natomiast gros stanowisk to są stanowiska tak zwane płaskie, które generalnie nie wyróżniają się w przestrzeni żadnymi własnymi formami. To są po prostu... Z, relikty dawnych osad, czy cmentarzysk, które generalnie zarósł las, rolnik przeorał z, z, po tysiąc razy pługiem i w wielu przypadkach są to stanowiska bardzo zniszczone archeologicznie i w tej książce starałem się uwzględnić jak największą liczbę wyników badań, które akurat w przypadku Orzysza są dość liczne. Jest więcej opracowań, na przykład w porównaniu z gminą Pisz, na przykład, mimo że miasta różnią się wielkością. Natomiast każdy student archeologii Orzysz ma, można powiedzieć, wyssany z mową wykładowców. To jest przede wszystkim nawodzisko, czyli relikt osiedla nawodnego z jeziora Orzysz. To jest klasyka klasyki dla pradziejów całej Polski. No, właśnie do tego dojdziemy, bo to jest odkrycie na skalę, można powiedzieć, europejską. Ale w tej książce jest lista stanowisk. O, oczywiście nie ma dokładnych danych, ale są miejscowości, jest liczba tych stanowisk w obrębie poszczególnych miejscowości. I takie pytanie, które, na które pewnie wielu słuchaczy chciałoby usłyszeć odpowiedź. Co w naszej Ziemi można znaleźć? Czy są skarby? Są skarby, tylko w powszechnej świadomości skarb to musi być garnek ze złotymi, jeśli nie złotymi, to przynajmniej srebrnymi monetami. Natomiast trzeba pamiętać, że wszystko, co stanowiło jakąś wartość, niekoniecznie kruszcową dla naszych przodków czy poprzedników, i było deponowane najczęściej w ziemi, no to jest to skarb. No, ale to mogą być skarby na przykład od lewników, którzy podróżowali od wsi do wsi i tam handlowali swoimi wyrobami, jednocześnie skupując na przykład materiał brązowy. I w przypadku takiego zagrożenia, no to może być woreczek z zepsutymi z narzędziami odlanymi z brązu. No i to jest to taki skarb odlewniczy, między innymi pod Toruniem ostatnio został znaleziony taki skarb z epoki brązu. I generalnie kruszcową jest nic nie warty, natomiast od strony archeologicznej, no jest to bardzo ważne znalezisko. Także mogą być takie skarby, mogą być też różnego rodzaju depozyty. Czasami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest depozyt ukryty przez człowieka w obrębie w momencie zagrożenia, czy też jest to depozyt na przykład wotywny. Czy pojedyncze przedmioty często o, dużej, o dużym znaczeniu, czy dużej wartości dla ówczesnych mieszkańców, były wrzucane czy do jeziora, czy zakopywane na jakichś uroczyskach w formie darów grobowych, da, darów okay. dla bóstw, czy w formie takiej jakiejś przepłagalnej. Także tutaj w wielu przypadkach no, po prostu nie mamy tej wiedzy nigdy jej mieć nie będziemy. Natomiast na każdym terenie, w każdej kulturze, w każdej epoce skarby były ukrywane w ziemi. Jak to się normalnie pleci w życiu, nie wszystkie zostały w cudzysłowie podjęte. Także one są odkrywane i przez nas współczesnych, ale też no, my nigdy nie odkryjemy ich wszystkich. Natomiast też trzeba pamiętać, że Y, z, y, bardzo dużo osób posiada obecny, obecnie wykrywacze metalu, i y, w tym momencie y, odkrycie takiego skarbu, czy kruszcowego, czy niekruszcowego, powoduje, że jeśli lajk to odkrywa, on y, z, y, nieświadomie niszczy kontekst archeolodzy bazujemy mamy takie magiczne słowo kontekst nie liczy się dla nas tak bardzo sam przedmiot jak to w jakich okolicznościach został y, znaleziony no właśnie może kilka zwięzłych zdań y, dlaczego nie podejmować tego typu znalezisk dlaczego ich w ogóle nie szukać cóż znaczy ten kontekst y, co to burzy i właściwie co uniemożliwia już później można powiedzieć dalsze badania chociażby datowanie to jest przede wszystkim e, określenie warunków, e, w, w których dane przedmioty znalazły się w Ziemi, czy to w wyniku... E, Pożarów wsi, czy w przypadku ukrycia, czy w przypadku cmentarzysk, nawet jeśli te, te zabytki trafiają do rąk konserwatora czy archeologów, to, to, to już są tylko zabytki. Dobrze, jeśli wiemy z jakiego miejsca. Natomiast w wielu przypadkach trudno określić, czy mamy do, do czynienia ze znaleziskami przypadkowymi, czy z, z, ze zniszczonym na przykład cmentarzyskiem. Owszem, tutaj e, jeśli tych zabytków jest więcej, to z, y, jeśli to będą na przykład większe ilości zapinki czy, czy monety z okresu wpływów rzymskich, jakieś elementy oporządzenia jeździeckiego, no to z dużym prawdopodobieństwem możemy mówić, że w tym momencie mamy zabytki związane z cmentarzyskiem. Natomiast jeśli to jest przede wszystkim ceramika, ewentualnie y, większej ilości takich y, narzędzi życia codziennego, no to możemy powiedzieć, że. Y, od, odkrywamy czy posiadamy zabytki z osady. Ale to inaczej archeolog patrzy na znaleziska i potrafi z, z właśnie z, z właściwie zinterpretować ten kontekst, a co innego y, przypadkowy znalazca. Także niezależnie, mhm. czy szukamy w cudzysłowie skarbów, mhm. czy natykamy się na y, przedmioty, które nie są z naszych czasów. Lepiej po prostu zabezpieczyć to, nie, nie pomagać archeologom poprzez wydobycie ich i po prostu zawiadamiać służby, zawiadamiać służby konserwatorskie. No właśnie, więc dla nas przedmiot można powiedzieć prehistoryczny, kawałek glinianej skorupy, nie ma żadnej wartości, ale w ujęciu tego kontekstu znalezienia miejsca głębokości ma to ogromne znaczenie dla naszej historii, a w konsekwencji dla, dla, dla Orzysza. Dzięki takim badaniom, takim znaleziskom mamy tak cudowną książkę, z której możemy się wiele, wiele rzeczy dowiedzieć, właśnie o historii najdawniejszej tych ziem. Książka jest napisana w sposób popularno-naukowy, więc proszę nie bać się. No, bo ja bym powiedział, wtrącając się, naukowo-popularny. A, naukowo-popularny. Jest w niej bibliografia, można sięgnąć do źródeł. A całość jest napisana w takim bardzo przyjemnym stylu dla czytelnika. Wróćmy teraz do osady nawodnej, no bo jest to, jest to hit. Kto mieszkał w tej osadzie? Czy właściwie na tej osadzie, bo jest to platforma? Osiedla nawodne były takim fenomenem kulturowym, który pojawia się w okolicach VI, V wieku przed naszą erą. Zarówno budowniczymi, jak i mieszkańcami byli przedstawiciele ludności kultury Kurhanów zachodnio-bałtyjskich. My archeolodzy raczej unikamy stosowania określeń etnicznych dla starszych epok, stąd mamy tak zwane kultury archeologiczne. I one opisują zarówno życie z, z codzienne, jak również elementy związane z obrządkiem pogrzebowym, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób rekonstruować na podstawie badań, czy systemy społeczne, bo to też można wyczytać z różnego rodzaju stanowisk archeologicznych. I w przypadku osiedli nawodnych jest to ludność związana z bałtami zachodnimi. Można powiedzieć, że współcześnie najbliżej tym pramieszkańcom jest do dzisiejszych Litwinów. To była ludność bałtyjska, która szerokim takim pasem zamieszkiwała pobrzeża Bałtyku. Praktycznie od ujścia Wisły aż po Łotwę. Na Łotwie akurat Bałtowie wschodni mieszkali, ale to były, byli po pobratymcy, tak można powiedzieć natomiast wywodzili się z tej wspólnoty bałtosłowiańskiej także wbrew pozorom że zwykły polak nie dogada się z litwinem to mamy wspólne pra 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 korzenie niemniej bałtowie zachodni pojawiają się w okolicach właśnie tego 5-6 wieku przed naszą erą i przynoszą ze sobą system osadnictwa bazujący na osadach obronnych od strony kulturowej przeczuwają, można powiedzieć, ciągłe zagrożenie. Także w wielu przypadkach osady są budowane albo na sztucznych wyspach, na jeziorach, albo y, z, fortyfikują pagórki I są to tak zwane nowe osiedla obronne, pozostałością, po których są właśnie grodziska, albo też wiele y, y, osad jest lokaliz lokalizowanych też na wyspach jeziornych, na mokradłach. To, to, to zagrożenie takie można powiedzieć kulturowo, ono, ono zanika gdzieś w okolicach III, II wieku naszej ery Wtedy już się pojawiają osiedla y, otwarte na brzegach jezior nad rzekami. Natomiast ten system obronny y, jest zarzucony. Natomiast y, jest to bardzo ciekawy przykład takiego budownictwa y, y, z, na takiej platformie o powierzchni około 200 metrów kwadratowych mieszkało około 30 osób. Także to jest można powiedzieć najprawdopodobniej wspólnota rodowa. I teraz jest pytanie, czy 30, 30 osób, ale trzeba też pamiętać, że mówimy o kobietach i dzieciach, czy te 30, ta wspólnota 30 osobowa była w stanie zbudować takie osiedle? Bo to trzeba pamiętać, że powierzchnia 200 m kwadratowych, wyspa jest zbudowana z drewna, kamieni, ziemi. To, to, ma, materiałów, które są topione na wypłyceniu jeziornym. Także to jest no, z kilkaset metrów sześciennych materiałów. Także najprawdopodobniej wszystkie okoliczne wspólnoty, które zamieszkiwały dany teren, które można powiedzieć, splem, wiązać z taką wspólnotą. W cudzysłowie plemienną, chociaż tutaj jest jeszcze za wcześnie na klasyczne takie y, organizacje plemienne, które znamy z wczesnego średniowiecza. Niemniej y, duży y obszar te, tej kultury archeologicznej, on najprawdopodobniej musiał y, delegować, można powiedzieć, po kilku mężczyzn, którzy przez kilka lat sukcesywnie budowali taki, taką platformę y, z, na wodzie około od 40 do 110 metrów od brzegu jeziora. Taka platforma była połączona mostem i na tej platformie stawały, tutaj nie ma jednoznacznej opinii, czy to było kilka pojedynczych budynków, czy jeden wspólny dla wszystkich mieszkańców całego rodu. No właśnie, był to ogromny wysiłek. E, czytać książkę, po ona pobudza zainteresowanie, zainteresowanie tymi miejscami. Czy gdzieś w terenie możemy coś zobaczyć z tych miejsc, które są opisywane w tej książce? Bo platformy to już raczej na pewno nie. No niestety nie, aczkolwiek osiedle, to w cudzysłowie legendarne osiedle z jeziora Orzysz, ono znajdowało się w północno w północno-wschodniej zatoce jeziora Orzyskiego, w zasadzie już na, prawie na wysokości Skomacka Wielkiego i tam jeśli się przyjrzeć, to po prostu trzcina, od, 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 pas trzcin, w pewnym momencie odrywa się, jak gdyby, od brzegu, tworząc taką, yy, yy, taki półwysep który przypomina trochę literę omega i te czciny rosną właśnie na tym miejscu, gdzie było osiedle nawodne. Ja próbowałem z, z kolegami kilka razy odszukać yy, jakieś relikty, które pozostały po tym osiedlu, ale najprawdopodobniej profesor Hejdek, który w końcu XIX wieku prowadził tam badania, tak to dokładnie, że tak powiem, spenetrował, że próżno szukać tam, czy jakichś konstrukcji, czy zabytków. Niemniej układ trzcin wskazuje, że to akurat tam było, było to miejsce. Świetnie. E, czyli... Praktycznie rzecz biorąc, możemy się tam tylko wybrać na spacer. A wszystkie te artefakty, które zostały w przeciągu, właściwie już dziesiątków lat badań naszej Ziemi, gdzie one się znajdują? Gdzie możemy je zobaczyć fizycznie? W większości są w niebycie, tak można A. powiedzieć. System konserwatorski czy archeologiczny prowadzenia badań archeologicznych w dawnym państwie niemieckim, opierał się na takich muzeach prowincjonalnych. I takim muzeum, muzeum głównym muzeum dla Prus było Muzeum Prusja w Królewcu. I generalnie prapoczątki właśnie tej nowożytnej archeologii pruskiej, potem niemieckiej na terenie Prus Wschodnich, związane są ze stowarzyszeniem starożytniczym Prusja którego działacze założyli właśnie owo Muzeum Prusja w Królewcu i w większości y, zabytki, czy odkrywane w sposób przypadkowy, czy pochodzące z regularnych badań, były deponowane w Prusja Muzeum. Natomiast... Y, Rozumiem, że przemieliła je historia. Y, generalnie tak, aczkolwiek y, trawienie, tak śmiejąc się, było niedokładne, bo większość zabytków zaginęła, natomiast część z nich kilkanaście lat temu została odkryta, m.in. w fortach w Królewcu. Część znajduje się w Muzeum Pradziejów i Wczesnej Historii w Berlinie. Także nie wszystko zostało stracone. Niemniej te zabytki pochodzące z Orzysza uważa się za zaginione. W Muzeum w Olsztynie, gdzie też jest, gdzie znajduje się do tej pory część zabytków z Prusia Muzeum. Tam są między innymi kości pozyskiwane przez profesora Heideka. Trzeba też pamiętać, że to te osiedla nawodne mazurskie, bo to Orzysz był tylko początkiem, potem się pojawiły badania podobnych takich nawodzisk na dawnym jeziorze Tulewo. To też jest niedaleko Orzysza, na jeziorze Czarne, to z kolei bliżej Ostrowa, takie nawodzisko na jeziorze Szostak pod Szczecinowem, niedaleko Starych Juch i to tu może być fenomen. Bo do tej pory podobne konstrukcje były odkrywane tylko na Pojezierzu Bodeńskim i to był taki można powiedzieć bardzo intrygujący element też kultury masowej, nie ukrywajmy, co zapoczątkowane zostało w latach 50. XIX wieku, i nagle w latach 60. okazuje się, że w Prusach Wschodnich na Mazurach też są podobne osiedla. Także tutaj w okolicach Orzysza rodziła się taka nowożytna archeologia, która polegała nie tylko na dokumentowaniu tych konstrukcji, pozyskiwaniu zabytków, ale też na przykład na pozyskiwaniu różnego rodzaju szczątków biologicznych, kości zwierzęcych, próbek, zbóż między innymi szczątków rybich i profesor Hejdek miał tą świadomość, zbierał takie rzeczy. Także w Olsztynie można, że tak powiem, bezpośrednio zetknąć się z tymi kośćmi, które przeszły przez ręce praojca, można być jednego z dwóch praojców archeologii takiej nowożytnej wschodniopruskiej, a część z nich znajduje się na fotografiach w tej książce, także można zobaczyć jak w dawnych czasach też dokumentowano, jak wyglądały początki tej archeologii. No, mam nadzieję, że gdzieś w przyszłości czeka nas rekonstrukcja tej osady nawodnej, bo to byłaby ogromna atrakcja turystyczna naszego regionu. No, a w tej chwili pozostała nam niestety tylko książka, z której możemy się czegoś dowiedzieć na początek jako przyczynek do własnych badań i poszukiwań, bo można sięgnąć do źródeł, można sięgnąć do innych publikacji, żeby rozszerzyć wiedzę o naszym regionie. Dziękuję panu panie doktorze za ten właściwie wspaniały wykład. Dziękuję e, również. A resztę doczytamy w tej książce. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do Dziękuję. usłyszenia, do zobaczenia do usłyszenia, do widzenia. Polskie Radio Orzesz.